Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi Państwa dzisiaj powitać na tym wydarzeniu. Jeszcze kończąc przedstawianie, chciałem tylko przedstawić dwie osoby, z którymi też spotkacie się później w trakcie prezentacji. Agata Dominik z Instytutu Millennials i dr Oliwia Tarasewicz-Gryt, która będzie miała za chwilę też prezentację po mnie na temat badań, które prowadzimy na Dolnym Śląsku, sprawdzając, na ile stereotypy na temat millennialsów są prawdziwe, a na ile nie. Szanowni Państwo, zakładam, że skoro jesteście dzisiaj na tej konferencji, to zapewne gdzieś tam interesuje Was, na czym te różnice polegają, skąd się biorą i przede wszystkim, co najważniejsze, co z nimi zrobić. Nie ma wątpliwości, że różnice między pokoleniami są, natomiast bardzo często pojawia się też pytanie, na ile faktycznie możemy mówić, że jest jakaś cecha pokoleniowa, a na ile jest tak, że każdy człowiek jest inny, każdy człowiek jest unikatowy, do każdego trzeba podchodzić indywidualnie. I oczywiście obie perspektywy są prawdziwe, tak? Bo kiedy mamy kogokolwiek, niezależnie w którym roczniku urodzony, ma jakieś tam cechy osobowościowe, pewne wartości, rzeczy, które go kształtują, ale wszyscy byliśmy formowani przez pewne dominujące wydarzenia, które dla nas były kluczowe. I teraz, kiedy mówi się o milenialsach, czy też o pokoleniu Y, to ustalmy rocznik, w ogóle Marzena mnie troszeczkę odmłodziła, bo milenialsów liczy się tak klasycznie od roku 85. Jestem urodzony 83, więc na samym styku, ale to zaraz powiem, dlaczego to jest, mam poczucie pewnego szczęścia bycia urodzonym w tym roku, bo daje mi to bycie na połączeniu dwóch dokładnie generacji. Czemu 85? Skąd się wzięła ta konkretna data? Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że kluczowe dla zrozumienia pokolenia jest to, w jakim wieku, czy dokładnie co się działo, kiedy dane pokolenie dorastało. Najważniejsze dla zrozumienia pokolenia jest okres mniej więcej między 11 a 24 rokiem życia. Mam jedną prośbę, czy dałoby się muzykę wyciszyć? Okej, okay. Znaczy postaram się ją zagłuszyć, ale zobaczymy z jaką skutecznością. Czemu 11-24? Nasz mózg generalnie rozwija się przez całe dojrzewanie. Szczyt zdolności intelektualnych mamy w okolicach 5 roku życia. To jest szczyt naszego capacity i umiejętności zdobywania nowej wiedzy. Potem niestety tylko te zdolności spadają. Natomiast bardzo ciekawym momentem jest 11 rok życia. Każdy z Was, kto ma dzieci albo ma rodzeństwo, albo widział dzieci w wieku 11-17 lub pamięta siebie z tego okresu, wie, że jest to dosyć intensywny i trudny okres dla rodziców. To jest czas, w którym przestawiamy wajchę bardzo mocno z orientacji na dom rodzinny na orientację na rówieśników. Bardzo trudny okres dla naszych rodziców. Bardzo ważny okres dla nas, bo pozwala nam akulturować się spoza bezpośredniego kręgu rodzinnego do życia w szerokim plemieniu, w którym mamy funkcjonować. W związku z czym przesuwamy nagle się na orientowanie, co mówią rówieśnicy, to się staje ważniejsze. Efekt jest taki, że to, czym żyją nasi rówieśnicy wtedy, staje się ważne też dla nas. Dlatego możemy mówić o cechach pokoleniowych, bo zostają ujednolicone pewne rzeczy w tym okresie. Więc czemu 85? Musimy spojrzeć w takim razie nie co wydarzyło się, kiedy urodzili się dzisiejsi milenialsi, ale co się wydarzyło 11-13 lat później. Teraz, co się wydarzyło? Słuchajcie, czemu, jak sądzicie, rok 85 jest taką cezurą? Co się mogło wydarzyć w roku licząc 96, 7, powiedzmy 8, tak? Te takie 3 lata startowe. Co takiego mogło się wtedy w Polsce konkretnie zmienić, że mamy do czynienia z nowym pokoleniem? Dostęp do internetu. Pierwsza odpowiedź perfekcyjna. W 97-98 zaczyna się upowszechniać usługa zwana Neostradą. Wydawałoby się taki detal, tak? Jakie ma znaczenie jakaś jeszcze jedna usługa jeszcze jednej sieci telekomunikacyjnej. Z tym, że ona zmienia fundamentalnie prostą rzecz. Każdy z nas pewnie pamięta ten moment, kiedy nagle internet nie był już na minuty, kiedy nagle okazało się, że możemy korzystać z niego bez ograniczeń. Wcześniej dzieciom nie dawano za bardzo dostępu do sieci, no bo to kosztowało, tak? Miały limitowany ten czas. Pewnie pamiętacie też te, jak trzeba było się wdzwaniać na numer 020 21 22. Pamiętacie? I ten dźwięk taki wydawany przez modemy z tamtych czasów. A później nagle dzieci uzyskały dostęp do sieci. I to nagle granica przesunęła się gwałtownie. Z dorosłych, którzy przed 98 korzystali, nagle zrobił się skok i 10-11-latki zaczęły mieć dostęp do internetu. W sieci wtedy najbardziej dominującym siecią społecznościową w Polsce był tak zwany Usenet, czyli takie grupy dyskusyjne, na których rozmawiali eksperci o różnych rzeczach, dyskutowali ze sobą. I nagle w tych grupach dyskusyjnych, w których toczone były poważne debaty, pojawiły się dzieci. Ze swoim radosnym entuzjazmem, wnosząc czasami mniej, czasami bardziej merytoryczne wątki. Bardzo wtedy upowszechniło się pojęcie dziecko Neostrady.
Być może ktoś zapamięta takie hasło. Dzieci na ostradę oznaczały właśnie dzieci, które dzięki dostępowi do internetu weszły gwałtownie w świat dorosłych. Dla ówczesnych dorosłych było szokiem, że ktoś nie mając merytorycznej wiedzy wypowiada się na jakiś temat. Dzisiaj, kilkanaście lat później, w ogóle nas to już nie dziwi. Traktujemy to jako normę internetową, ale wtedy było to zaskoczeniem. W związku z czym mamy pokolenie, które dorastało w sieci. To jest strasznie ważny czynnik. To jest pierwsze pokolenie, które całe swoje dojrzewanie, jeżeli ktoś się urodził w 85, praktycznie całe dojrzewanie miał w internecie. Tu będzie istotna różnica pewna, potem jak będziemy mówili o mniejszych miejscowościach. Ważne jest, kiedy ten internet był dostępny. W dużych miastach dla tych urodzonych w 85, potem dr Tarasewicz powie o tym, jak to wyglądało w mniejszych miejscowościach. Jest przesunięcie fazowe o kilka lat i to dość istotne. W związku z czym, skoro dorastali w sieci, to de facto mamy do czynienia nagle z dwoma pokoleniami. I z jednej strony mamy pokolenie cyfrowych tubylców. Tak wygląda cyfrowy tubylec, jak Państwo widzicie. Ale nie tylko cyfrowi tubylcy funkcjonują w sieci. Przecież ci, którzy są urodzeni później, też potrafią żyć w internecie. Tak, też sobie radzą. Z tym, że oni dojechali do tej krainy sieciowej trochę później i na zawsze już pozostaną w niej do pewnego stopnia cyfrowymi imigrantami. Teraz, czemu tubylec, czemu imigrant? Czasami mówi się, że internet to jest dżungla, prawda? I w każdej dżungli są tubylcy, którzy znają wszystkie ścieżki, wiedzą, którędy się przemieszczać, znają skróty, intuicyjnie czują, co jest okej, co nie jest okej, którędy się poruszać. Ale zdarza się też, że do jakiegoś kraju przyjeżdżają imigranci i nauczą się języka z tego kraju, tylko zawsze będą mówili z lekkim akcentem. Czym jest cyfrowy akcent cyfrowych imigrantów? Ano, spójrzcie Państwo na przykład na to, jak dzisiejsi 50 powiedzmy i więcej latkowie piszą SMS-y najczęściej w porównaniu do 20-latków. Widzicie tą różnicę? Tak? Opiera się ona na kilku rzeczach. Z jednej strony młodsi mówią bardzo dużo skrótami, potem jeszcze więcej powiem o tym, jakimi skrótami i jakie to ma znaczenie. Natomiast jak bardzo często wyglądają SMS-y od osób starszych? To jest fascynujące, jak o tym pomyślimy. Często to jest tak. Dzień dobry, treść właściwa, pozdrawiam serdecznie, imię, nazwisko. Tak? Dlaczego tak? To naprawdę nie jest SMS, to jest list w miniaturze. Czyli mamy zaadaptowane stare narzędzie do nowych realiów. Teraz, bo intuicyjnie osoby, które socjalizację swoją i tą podstawową etykietę i kulturę uzyskały przed nadejściem sieci, używają form, które znają w nowych realiach. Dla nich SMS-y czy messengery nawet facebookowe to jest korespondencja, czyli wysłanie wiadomości nie jest tym samym momentem, kiedy się odbiera wiadomość. Dla pokolenia Y to nie jest korespondencja, to jest rozmowa, czyli coś, co się dzieje jednocześnie, synchronicznie. Dla kogoś, kto ma lat 50, jeżeli ktoś mu nie odpowiada na przykład na SMS-a czy na messengera od razu, jest to normalna rzecz, tak? Między wysłaniem listu a zwrotem od korespondenta czas trwania nie ma znaczenia, to można poczekać. Ale dla 20-latka, który wysłał SMS-a i nie dostaje odpowiedzi, a co więcej, zobaczyła w telefonach dzisiaj, to jest widoczne, że wiadomość została przeczytana, to już jest informacja, coś jest nie tak. Przeczytał i nie odpowiada. Zaczynam się niepokoić. Tak? Tu się zmienia gruntownie, jest pewna różnica, a to jest naprawdę dopiero czubek góry lodowej, różnic, które są między pokoleniami. Gdzie te różnice są największe i z czego wynikają najbardziej? Spójrzmy przede wszystkim na to, w jaki sposób obydwa pokolenia podchodzą do sposobów swojego myślenia, do sposobów funkcjonowania w środowiskach, w których żyją. Jedną z takich kluczowych różnic jest podział na myślenie tak zwane liniowe i nieliniowe. Co znaczy myślenie liniowe i nieliniowe? Kiedy byłem w szkole, opowiedziano mi pewną historię, która dzisiaj, jak się okazuje, już jest nieprawdziwa. Ta historia brzmiała tak. Idź do podstawówki, ucz się w niej dobrze, solidnie. Dzięki temu pójdziesz do bardzo dobrego liceum. Ucząc się w bardzo dobrym liceum, ciężko pracując, zbudujesz sobie zdolności, żeby pójść na bardzo dobre studia. Pójdziesz na bardzo dobre studia, dzięki temu zdobędziesz praktykę w dobrej firmie. Zaczniesz pracować w tej dobrej firmie, będziesz pracował w niej 40-50 lat, stopniowo przechodząc kolejne szczeble awansu. Będziesz miał zawód na całe życie przede wszystkim. Będziesz wiedział, jak funkcjonować. I w końcu pójdziesz na emeryturę. Tak? To jest ta opowieść, to jest jedna z historii. I za chwilę ją sobie rozszyfrujemy, na ile ona jest prawdziwa dla milenialsów. I druga historia. Zacznij pracować, kiedy robisz coś, rób to po kolei. Zacznij jedną czynność, zakończ ją. Zacznij drugą czynność, zakończ ją. Kończ te dwie, zacznij trzecią. Rób pewne rzeczy po kolei. Widzieliście kiedyś, jak wygląda przeglądarka internetowa typowego dzisiaj 20-latka?
20, 30, 50 otwartych zakładek, równocześnie otwartych kilka okien. Kilka lat temu były bardzo ciekawe badania zrobione, gdzie nagrano, jak odrabiają zadania domowe ówcześni 15-latkowie, dzisiaj 20-latkowie. Dzisiejsi 20-latkowie, czyli ci, którzy składają CV do firm w tej chwili, tak? Za chwilę. Więc jak oni odrabiali zadania? Bo to jest prognostyczne dla tego, jak będą pracować. Otóż, wyobraźcie sobie, badanie polegało na tym, że nagrywano czas ekranowy, czyli około 45 minut czasu odrabiania zadania. No więc taki młody włącza Worda i zaczyna pisać. Przerzucenie na Wikipedię na chwilę, chwila na YouTube'a, Spotify na moment, muzyki trzeba posłuchać, z powrotem Word, Facebook Messenger, chwila z powrotem Word, Wikipedia, Facebook, YouTube i tak dalej. Jak sądzicie, ile trwało przeciętne przejście między dwoma czynnościami, czyli ile był skupiony statystycznie jeden uczestnik na jednej czynności? Strzelajcie. 2 minuty, optymiści, 45 sekund. Tyle trwało przeciętne przejście między czynnościami. Teraz jakie to ma skutki? Z jednej strony mamy pokolenie, które łatwiej niż kiedykolwiek radzi sobie z natłokiem różnych bodźców, ale z drugiej strony tak popularny multitasking, czyli zdolność robienia wielu rzeczy naraz, jest mitem. Nie istnieje multitasking, nie da się robić dwóch rzeczy naraz. Nasza uwaga z neurobiologicznego punktu widzenia jest reflektorem punktowym, to znaczy jest w stanie robić jedną rzecz naraz. Nie da się nawet robić tak popularnej czynności, jak prowadzenie samochodu i pisanie SMS-ów. Niektórzy od razu powiedzą, nie, no ja prowadzę. Nie do końca. To, co robi, jeżeli tak robicie, to bardzo szybko przerzucacie uwagę z drogi na telefon. Znaczy, to są mikrosekundy tu, mikrosekundy tam, ale nigdy uwaga nie jest w dwóch miejscach naraz. Uwaga jest ekskluzywna. Za każdym razem, kiedy przerzucamy swoją uwagę z jednego miejsca w drugie, dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, nasz mózg potrzebuje chwili na akomodację, na dostosowanie się do nowego zadania, w związku z czym najbardziej efektywny sposób pracy to jest długie skupienie na jednym temacie, ale jednocześnie nowe bodźce u nas jako gatunku wywołują wyrzut takiego fajnego hormonu, który się nazywa dopamina. Dopamina jest świetna, bo jest tym, co stymuluje nas do poznawania nowych rzeczy. Dopamina generalnie wzmacnia uczenie się nowych, ciekawych rzeczy. Jest jednym z powodów, oczywiście nie jedynym, bo to jest dużo bardziej złożona historia, ale jednym z powodów, dla którego nasz gatunek miał takie parcie zawsze, jeszcze kiedy byliśmy na etapie neolitu i w jaskiniach mieszkaliśmy, żeby pójść i poeksplorować, czy w tej drugiej dolinie obok nas przypadkiem nie rosną lepsze owoce i nie ma więcej mamutów. Nie? W efekcie dopamina stymulowała nas do poznawania nowych rzeczy. Oczywiście, tak jak mówię, to nie był jedyny czynnik. To, czego ewolucja nie przewidziała, to technologii cyfrowych, które umożliwiają stymulowanie się dopaminą w każdej chwili, kiedy tylko chcemy. Kto z was miał kiedykolwiek takie doświadczenie, że jest na spotkaniu nudnym albo w rozmowie, która nie jest zbyt ciekawa, ale trochę z uprzejmości trzeba posłuchać i ręka odruchowo sięga do kieszeni, żeby wziąć telefon? Tak? Teraz dlaczego? Bo naturalną reakcją na brak bodźców albo brak interesujących bodźców jest chęć dostarczenia ich sobie w postaci dopaminy. W momencie, kiedy mogę sięgnąć po telefon i zobaczyć na Facebooku twarz przyjaciela, jedną z najbardziej stymulujących rzeczy, jakie mogę otrzymać, jest obraz uśmiechniętej twarzy przyjaciela. To jest jeden z najfajniejszych stymulatorów, jaki nasz gatunek sobie wypracował. W związku z czym automatycznie mogę sobie dawkować tą dopaminę, kiedy tylko zechcę. Kiedyś nie było to możliwe. Po drugie, ilość bodźców, które otrzymuje to pokolenie, jest gigantyczna. Jak porównamy sobie na przykład filmy z lat 80. i obecne. Popatrzcie choćby na Gwiezdne Wojny, tak? Pewnie kto z was oglądał Gwiezdne Wojny? Ile osób? Wszyscy, większość. Pamiętacie Gwiezdne Wojny z lat 80., walka na miecze świetlne? Zium. Tak? A teraz zobaczcie, jak wyglądają Gwiezdne Wojny w wydaniu 2017. Wszystko miga, lata, tempo jest niewiarygodne. I teraz problem polega na tym, że ta intensywność bodźców na klatkę jest tak duża, jest tak wielka, że osoby, które nie były socjalizowane, nie wychowały się w tym świecie, mają trudność z łapaniem tego, mają przesyt. Ale dzisiejsi 20-latkowie, oni się wychowali w tej rzeczywistości. W związku z czym mają dużą łatwość akceptacji tych bodźców i to jest super, bo dzięki temu radzą sobie na przykład w sytuacji gwałtownych zmian. Bo czym jest zmiana tak naprawdę, jeżeli nie olbrzymim nadmiarem bodźców? Sytuacja się zmienia bardzo szybko. Niestety dopamina jest uzależniająca, czy dokładniej rzecz biorąc utrwala wzorzec tego, jaki bodziec sprawiał nam przyjemność. W związku z czym mamy całe pokolenie wyrastające, które jest uzależnione od bodźców, nie od technologii, jak się często mówi. To nie jest tak, że Y są uzależnione od telefonów. Telefony są po prostu najprostszym i najszybszym sposobem uzyskania stymulujących, fajnych bodźców.
I wszystko ciekawe, wszystko fajnie, ale jak to się ma do pracy? No to teraz zobaczcie. Dorasta nam taki człowiek, idzie do pracy, pierwsza praca, z reguły nie jest super stymulująca. To jest praktyka często, to jest jakiś początek, zadania są relatywnie powtarzalne. No więc zaczyna je robić. Mija pierwszy miesiąc, dwa, trzy, na początku jest ciekawie, bo są inni ludzie dookoła, jest nowe biuro, może kilka automatów z kawą do przetestowania. Tak? Są różne rzeczy, które są interesujące. Ale mijają trzy miesiące i pojawia się pytanie, co dalej? Okej, mija czwarty, piąty, szósty miesiąc, jeszcze cały czas są jakieś nowe rzeczy, których nie widziałem, jeszcze są ludzie, których nie poznałem. Mija szósty miesiąc i przychodzi ten młody człowiek, pomija swojego szefa, przełożonego i jeszcze dwa szczeble wyżej, idzie prosto do prezesa i mówi, panie prezesie, bo ja się nudzę, ja chcę kolejne wyzwania. I w tym momencie i prezes, i jego szefowie mówią, ej, ale to jest bezczelność. Dlaczego ty nie zachowujesz ścieżki służbowej? Dlaczego żądasz nowych rzeczy? I kiedy ja byłem w twoim wieku, to myśmy terminowali, myśmy harowali po 10 lat, zanim do czegokolwiek doszliśmy, a ty już byś chciał? Tak, to jest dokładnie to. Ale to wynika między innymi, to jest jednym z czynników jest ta niecierpliwość, bo największą słabością tego pokolenia jest brak cierpliwości wynikający z tego, że całe ich doświadczenie młodości było socjalizacją do bardzo szybkiego absorbowania bodźców. Jak sobie z tym radzić? Firmy bardzo różne mają strategie. Jedną z rzeczy, którą, bo nasza firma, Instytut Millennials, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z tego tematu. To, co dzisiaj Państwu opowiadam, to jest krótka taka, nazwałbym, krótkie sedno z normalnie 8-godzinnego szkolenia, które robimy dla kadry menedżerskiej w firmach. I firmy, kiedy szkolimy z tego, często wypracowują różne rozwiązania. Jednym z nich jest to, żeby na przykład bardziej dzielić różne działania na etapy, więcej robić kamieni milowych, żeby to pokolenie miało, żeby pracownicy młodsi mieli poczucie, okej, szybkiego sukcesu, tak? Znaczy, pracowałem dwa tygodnie i jest jakiś mini sukces. Kolejne dwa tygodnie jest mini sukces, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz to rotacja między stanowiskami, między obszarami. Niekoniecznie w pionie, tak? No bo nie można ludzi cały czas od razu rzucać do góry, zwłaszcza, że często nie mają jeszcze kompetencji do tego, ale mogą poznawać nowe obszary i to jest dla nich fajne, a przede wszystkim dużo dodatkowych projektów. Więc to jest jedna podstawowa różnica między millennialsami a pokoleniem wcześniejszym, które było przyzwyczajone do tego, że po pewne rzeczy trzeba spokojnie, cierpliwie poczekać. Że nie ma tak, że od razu. I ta cierpliwość wynikała z jednej strony z tego, że te ścieżki karier były wolniejsze, a z drugiej strony tego, że ich mózgi nie były już tak mocno uzależnione od bodźców. Po prostu. To jest jedna różnica. Druga. Wróćmy sobie na chwilkę do tematu pod tytułem opowieść, jak będzie wyglądało moje życie zawodowe. Tak? Czyli ta ścieżka od podstawówki do emerytury. Kiedyś to było prawdziwe. Jak się miało dobry zawód, można było przeżyć w nim całe życie. Czy dzisiaj to jeszcze jest realne? Czy dzisiaj to w ogóle jest prawdą, taka historia? No, niby są jeszcze zawody, które będą przez jakiś czas aktualne, tak? Jak się zdobędzie, no, będzie wykształcenie prawnicze, medyczne, no to jeszcze w tych zawodach będziemy pracować. Być może. Bo poziom rozwoju automatyzacji, który jest w tej chwili, jest tak niewiarygodnie szybki, jest tak intensywny, że za moment nie będzie tak naprawdę zawodu, który oparłby się tym zmianom. Jest bardzo ciekawa strona, polecam Państwu, jeżeli chcecie, w internecie pod nazwą willrobotstakemyjob.com, czyli czy roboty zabiorą moją pracę. Można tam wpisać, tylko po angielsku, dowolny zawód i z tym na podstawie metadanych analizuje i wrzuca informacje, jakie jest prawdopodobieństwo, że twój zawód zostanie zautomatyzowany w perspektywie kilku najbliższych lat. Można się zdziwić. Prawdopodobieństwo jest takie, że większość zawodów przejdzie głębokie przeobrażenia. Tempo zmiany rośnie błyskawicznie. Przeciętny dzisiejszy 20-latek będzie pracował na kilkunastu prawdopodobnie różnych stanowiskach przez całe swoje życie. W związku, i to będą stanowiska bardzo często kompletnie niezwiązane ze sobą, więc będzie musiał się cały czas uczyć nowych rzeczy. To też sprawia, że automatycznie jedną z najważniejszych rzeczy, jaką powinna robić szkoła, jest przygotowywanie do tego, jak się uczyć. Tak, to jest fundamentalnie najważniejsza rzecz. W związku z czym mamy pokolenie, które oczywiście tego tak głęboko nieintelektualnie nie analizuje. Tak? Dwudziestolatkowie dzisiaj nie myślą o tym, okej, jakie będą trendy gospodarcze, chociaż niektórzy może myślą. Ale większość się nie zastanawia nad tym tak głęboko, ale porównuje sobie życie swoich dziadków albo rodziców ze swoimi perspektywami i intuicyjnie czuje, że coś im w tej opowieści nie gra. Że jednak ich życie będzie inne. I teraz przychodzą do firmy, a w firmie ktoś im mówi na rekrutacji, słuchaj, to jest świetna firma, dajemy ci umowę na czas nieokreślony. I firma myśli, to jest duża wartość przecież dla pracownika. Będziesz mógł u nas pracować przez 10, 15, 20 lat. Zobacz, jeżeli będziesz pracował 20 lat, awansujesz tam, gdzie on, nie? A w tym momencie ten młody tak patrzy, mówi, ale po co?
jaka jest dla mnie tego wartość? Bo on ma perspektywę tego, że świat się gruntownie zmieni przez te 20 lat. Są zawody, które będą bardzo szybko automatyzowane. Tak jeden przykład, kierowcy. Jak sądzicie, ile lat potrwa, zanim autonomiczne samochody będą w stanie jeździć realnie po naszych drogach? 5, 10, tak? Mam trzy. Mam tą przyjemność, że szkolę różne firmy, w związku z czym rozmawiam z bardzo różnymi branżami. Ostatnio szkoliłem firmę, która robi oprogramowanie do tych samochodów i pytam inżynierów stamtąd, mówię, chłopaki, powiedzcie wprost, jak to jest, jaka jest realna perspektywa, o jakim my czasie mówimy. I oni mówią, to jest tak, od strony technicznej pełna autonomia będzie dostępna w perspektywie 3-4 lat, 5 maksymalnie, w zależności od też firmy, bo niektóre firmy mają ogromną trudność, koncerny automotive, z tym, żeby się dostosować. Natomiast stan prawny prawdopodobnie zajmie jeszcze opóźnienie drugie tyle, więc maksymalnie mówimy o 10 latach. Maksymalnie. Branża logistyczna i transportowa jest jedną z największych na świecie. Teraz wyobraźcie sobie, jak dużo osób nagle będzie musiało się przekwalifikowywać, tak? A to nie jest jedyny zawód. Ostatnio opracowano aplikację, która pozwala wykrywać, czy zmiana na skórze jest rakowa, czy jest tylko zwykłym nieszkodliwym znamieniem, które okazało się, że ma skuteczność większą w testach na razie niż grupa losowo wybranych 30 najlepszych dermatologów z Uniwersytetu Stanforda. Tak? A to jest dopiero początek tej historii, to znaczy żyjemy w niesamowicie ciekawym momencie. Ale to też sprawia, że niewiele jest prac, które będą nieautomatyzowalne. I teraz musimy w związku z tym, firmy muszą znaleźć nową opowieść o tym dla tych młodych ludzi, dlaczego warto u nas pracować. Bo stara historia, pracuj dla nas, bo przez całe życie zapewnimy ci opiekę, bezpieczeństwo, karierę i rozwój, przestaje działać. Bo to była dominująca narracja, tak? Dlaczego pracowaliśmy? Dlatego, bo chcieliśmy znaleźć miejsce, żeby mieć bezpieczną przyszłość. To już nie jest ta sytuacja. Tu się nastąpiła gwałtowna zmiana. Okej, dalej idąc. Kolejna różnica, olbrzymia, jest w sposobie komunikacji. To pokolenie komunikuje się w inny sposób. Teraz, co mam na myśli przez inny? Nie mówię tylko o tym, że mają bardziej bezpośredni stosunek bycia, że w relacji z autorytetami podchodzą trochę inaczej, o tym powiem za chwilkę, ale sam techniczny sposób komunikacji. Jeżeli mamy 20-25-latka, który ma w jakiejś sprawie takiej codziennej się odezwać do znajomego, jaki będzie dla niego najbardziej naturalny kanał komunikacyjny? Jak sądzicie? Messenger. A dla pokolenia 50-latków, jaki będzie najbardziej naturalny kanał? Telefon, tak? I teraz to ma olbrzymie znaczenie, bo jest sporo zawodów, w których nadal trzeba dzwonić. I w tych zawodach często przełożeni mówią, ale oni nie chcą dzwonić, oni tylko chcą pisać. Potem więcej, Oliwia o tym powie, bo z naszych badań wynika bardzo jasno, jakby bardzo ciekawe mamy informacje od młodych ludzi, jak oni postrzegają telefony. Dla nich to jest generalnie coś kompletnie obcego. Po co dzwonić, skoro można napisać? Co więcej, SMS-y i w ogóle messengery, wszystkie te komunikatory, to nie jest, co ciekawe, pismo. Wbrew pozorom. To jest mowa za pomocą palców. Zachowuje wszystkie funkcje mowy, tylko ma inne techniczne medium. To znaczy jest to szybka, dynamiczna wymiana myśli z dużym przekazem emocjonalnym, którego nie ma, mówimy tu o 20-latkach, o komunikacji 20-latków. Jeżeli widzieliście kiedykolwiek, albo zobaczcie, spytajcie kogoś, czy dzieci, czy kogoś z młodszego rodzeństwa, kogoś znajomego, niech wam pokaże typową rozmowę grupy przyjaciół na komunikatorze. To jest intensywny, żywy dialog, tak? To nie jest korespondencja. Rzecz w tym, że dialog musi zachowywać pewne funkcje mowy. W piśmie nie dbamy tak bardzo o przekaz emocji, w piśmie centralną rzeczą jest przekaz informacji. Ale w rozmowie jeden na jeden kluczowy jest przekaz emocji. Jak to osiągnąć za pomocą SMS-ów czy Messengera? Emotikonki, ale emotikonki nie wystarczą. Bo emotikonki po pierwsze są predefiniowane przez odpowiednie narzędzia, na przykład Facebooka, co sprawia, że mają ograniczenia różne. Po drugie, co równie istotne, nie wyrażają całego spektrum możliwych emocji, które mogą się pojawić. Wobec tego ewoluują nowe sposoby, bardzo ciekawe. Jednym z tych ciekawszych jest słynny LOL. Pewnie znacie, tak? Ktoś, dziecko odpisuje LOL, ale ciekawe, LOL. Teraz co oznacza ten LOL? Kto wie, co to znaczy? Laughing out loud, czyli mnóstwo, śmieje się głośno, tak? Ewentualnie lots of laugh. To znaczyło kiedyś. W komunikacji 20-latków to już jest co innego. Tak naprawdę to następuje subtelna ewolucja, gdzie pojawia się dialog w rodzaju co u ciebie? LOL, beznadziejnie. To nie brzmi LOL, przykro mi. To nie brzmi jak komunikat radosny.
Dlaczego? Bo LOL wyewoluował do czegoś, co się nazywa lingwistycznie jako syntaktyczny wskaźnik empatii. Czyli to jest tak naprawdę wzmocnienie na zasadzie rozumiem cię, czuję to, co ty, jesteśmy w dobrym kontakcie ze sobą. Tak? To jest odpowiednik miny pod tytułem tak, rozumiem, ewentualnie poklepania po ramieniu, tego, czego się nie da zrobić SMS-em, powstała nowa rzecz. Teraz inny przykład. Załóżmy, że piszecie SMS-a, zrobiliście błąd w SMS-ie i chcecie poprawić, bo autokorekta wam napisała nie to, co trzeba było, tak? Na przykład jesteście na żaglach, chcecie napisać właśnie wybieram się ze znajomymi na rejs, ale niestety pewnie kto z was doświadczył tego, że był na rejsie, na co zmienia autokorekta słowo rejs? Wiecie? Jaki jest najczęstszy błąd? Na seks. I teraz napisaliście coś takiego, na przykład do 20-latek napisał tak niestety do rodziców. Teraz jak się robi w tym momencie poprawia? Jak napisać poprawioną wersję? Gwiazdka. Kto użyje gwiazdki? Ile osób użyje gwiazdki? Widzicie, mamy zróżnicowanie wewnątrz nas nawet, jak tu siedzimy. Gwiazdka, poprawne słowo, oznacza przepraszam, pomyliłem się, powinno było być. Streszczone do gwiazdki, bo tak jest szybciej, bo to jest nowe medium. Okay? Ale najciekawszym jest tak zwana kropka. Kropka nienawiści. Kto słyszał o kropce nienawiści? O, już kilka osób słyszało. Widzę spory progres, bo kilka lat temu, kiedy robiłem pierwszy raz to szkolenie, nikt nie słyszał. Jak się o tym dowiedziałem? Przez przypadek, dwa lata temu, praktykantki w naszej firmie podczas rozmowy kwartalnej spytane, jak wam się pracuje u nas w firmie, mówią, świetnie, jest super, tylko nie rozumiemy. I tu koleżanka wskazuje, dlaczego Malwina, inna koleżanka, jest taka niemiła na Messengerze. My pytamy... ale co to znaczy niemiła? No, ze trzy razy dała mi kropkę w tym tygodniu. O co chodzi z kropką? Skracając długą dyskusję, nagle dowiedziałem się, że faktycznie są takie sytuacje, kiedy ktoś mnie pyta na przykład, co u ciebie, a ja nie za bardzo mam ochotę odpowiadać, albo ktoś pyta, czy się zgadzam, a ja nie chcę się zgodzić, ale już z grzeczności mówię, dobra, nie? Wiecie, mieliście tą sytuację pewnie w życiu. Ktoś pyta, słuchaj, mogę tak zrobić? Dobra. Nie? To jest ten rodzaj komunikatu. Jak to wyrazić w SMS-ie? Dodając na końcu kropkę. Kropka po krótkim komunikacie jest negatywnym modulatorem emocjonalnym, czyli czy wszystko w porządku? Okej, kropka. To znaczy tak naprawdę, okej, idź sobie stąd, nie chcę z tobą gadać. Popularnie nazwane zostało to kropką nienawiści. Działa to tylko w komunikacji synchronicznej, w krótkich wiadomościach tekstowych, przy krótkich zdaniach, czyli nie po końcu całego zdania, tylko w krótkich komunikatach. I teraz można powiedzieć, Boże, co za bzdura, tak? Przecież kropka jest normalną częścią zdania. Tak nas na języku polskim uczyli. No cóż, język ewoluuje. Ale też ciekawe jest to, że to jest zjawisko, które jest znane w większości 20-latków, niekoniecznie pod tą nazwą, żeby było ciekawiej. Często jak rozmawiamy z osobami 20-letnimi, ostatnio właśnie miałem spotkanie na ten temat z pewnym menadżerem i jego koleżanką z działu i chciałem ich trochę zaskoczyć, mówię do niej, słuchaj, gdybym napisał do ciebie właśnie tak okej z kropką, to co byś, jakbyś to odebrał? On tak patrzy, mówi, ale czemu z kropką? Zrobiłam ci coś? On tak patrzy na nią, patrzy na mnie i ma poczucie, że w ogóle żyje w jakimś równoległym świecie. Analogiczna sytuacja. Robiłem to szkolenie w pewnej firmie dla działu HR i w pewnym momencie pani dyrektor działu HR mówi, no dobra, Łukasz, dotąd było ciekawie, ale to jakaś bzdura totalna z tą kropką, to jest niemożliwe. Na co jej koleżanka 20-paroletnia tak patrzy na nią takimi wielkimi oczami, to ty nie byłaś wczoraj na mnie obrażona? I to są autentyczne sytuacje, z którymi się stykamy. Teraz moje doświadczenie z kropką jest takie, że 25-30 lat ludzie mniej więcej czują intuicyjnie, że starsi nie znają tego, więc komunikaty odczytują kontekstowo, w zależności od tego, kto pisze. Od 50-letniego przełożonego kropkę odbierają jako naturalną rzecz, a od 20-letniego kolegi jako wyraz focha. Ale już ci młodsi nie zawsze. Znaczy znam 20-latków, którzy nie zdają sobie sprawy, że można inaczej. No bo skoro całe swoje dorastanie żyli w świecie, w którym tak się rozmawia ze sobą, to jest niezrozumiałe, że można w inny sposób się komunikować. Co więcej, ostatnio w trakcie badań jedna dziewczyna powiedziała nam bardzo ciekawą rzecz. Mówi, nie cierpię dostawać SMS-ów od swojego szefa. Dlaczego? Dlaczego? I odpowiedź brzmiała, to był wywiad, który z tego co pamiętam Agata robiła i w pewnym momencie ona mówi, że nie ma tak naprawdę żadnych, on się w ogóle nie stara przekazać mi swoich emocji, same informacje suche pisze. Ja nie wiem, w jakim jest nastroju, tak?
Analogicznie inna respondentka, z którą prowadziłem ja wywiad, powiedziała, że nie, wkurza ją, że jej mama pisze takie niedbałe SMS-y. I teraz słowo niedbałe nam się kojarzy w drugą stronę, tak? Wszyscy mówią, że to młodzież dzisiaj pisze niedbałe SMS-y. Czemu niedbałe? Bo, i cytat tutaj jest z 20-paroletniej dziewczyny, bo kiedy ona do mnie pisze, w ogóle jej się nie chce włożyć w wysiłku, żeby zakomunikować mi swoje emocje. Ja muszę się domyślać i czuję za każdym razem, jakby była na mnie zła. Tak? Więc tu mamy głębokie przesunięcie i teraz można powiedzieć, o Boże, co ja mam z tym zrobić? Odpowiedź brzmi dla tych z was, dla których to nie jest natywny, naturalny język, nie próbujcie go używać na siłę, bo tak jak w każdym środowisku próbując na siłę upodabniać się do tubylców, można tylko zrobić błędy i tak naprawdę wpaść w śmieszność, tak? Bo tak to działa. Dokładnie. Tak. Dokładnie, bo jakby jest jeszcze więcej subkodów, tak jakby nie wchodząc w szczegóły. Jeżeli to nie jest naturalny język, to nie próbujcie na siłę, ale miejmy świadomość, że w ogóle są te różnice, tak? I że one bardzo głęboko wpływają na percepcję. I to też wiąże się z tematem pod tytułem dlaczego wolą pisać, a nie dzwonić? Tu nie mamy danych naukowych, ale mamy dwie hipotezy naukowe, dwie hipotezy badawcze. Pierwsza jest taka, że to pokolenie dorastało w czasach, kiedy telefony były bardzo drogie, dzwonienie było bardzo drogie, a messenger czy komunikatory były bezpłatne na stałym łączu, więc naturalnym sposobem było pisanie. Druga hipoteza jest taka, i one się nie wykluczają, mogą być obie prawdziwe, że kiedy typowy 20-latek robi 5 rzeczy naraz, pisze z 4 znajomymi, przegląda Wikipedię, jeszcze coś, a ja do niego zadzwonię, to mu zabieram całą przepustowość łącza. I on nagle nie ma możliwości tak naprawdę kontynuować tego, co robił. Stąd taka niechęć do telefonów tutaj. Okej, okay. W związku z czym to jakby takie rzeczy, które są trochę dziwno-śmieszne, tak? Ale teraz... taka rzecz, która bardzo pokazuje ciekawą wartość. Budowanie relacji. W jaki sposób budowali relacje, jaki sposób budowały relacje X-y, czyli pokolenie wcześniejsze, urodzone przed 85, i baby boomersi, czyli pokolenie pre-65. Generalnie wszyscy mieliśmy taki sam model. 2, 3, max 4 dobrych przyjaciół na całe życie. Tak? Takich, z którymi się należało trzymać, którzy byli wsparciem, pomagali sobie w trudnych sytuacjach, którzy dla siebie przejechaliby 300 km w środku nocy, jak trzeba będzie. Jaką strategię mają dzisiejsi 20-25-latkowie? Kompletnie inną. Mają dalej tych 2, 3 preferowanych mocno przyjaciół, ale oprócz tego mają 150 znajomych na fejsie. Lub Instagram jest na czacie, czymkolwiek, tak? Średnia statystyczna jest 150 w skali Facebooka. Oczywiście w stronę młodego pokolenia jest to więcej. I teraz, czy to są prawdziwi przyjaciele? Pytanie trzeba zadać od innej strony. Po co właściwie mamy przyjaciół? Po co my jako gatunek wyewoluowaliśmy zdolność zawierania przyjaźni? Bo przyjaźń jest z ewolucyjnego punktu widzenia mega zasobożernym procesem. Zużywa czas, zużywa energię, generuje ryzyka, ponieważ robimy rzeczy dla kogoś, nie mając gwarancji zwrotu, tylko dlatego, że się przyjaźnimy. W związku z czym jaką ewolucja nie pozwoliłaby wykształcić nam takiej zdolności, gdyby to nie dawało nam jakiejś realnej przewagi w przetrwaniu? W związku z czym, czemu jako homo sapiens, jako gatunek mamy tak silny nacisk na indywidualne przyjaźnie? Nie stadne, bo możemy mieć swoją grupę odniesienia, tak? Ale mamy indywidualne przyjaźnie jeden na jeden. Co nam to dawało? Jaka jest korzyść z tego? Strzelajcie. Chodzi przede wszystkim o przetrwanie w trudnych sytuacjach. Stare przysłowie, przyjaciół poznaje się w biedzie, tak? Bo... członkowie z mojej grupy lokalnej pomogą mi w sytuacjach typowych, ale w sytuacji krytycznej potrzebuję przyjaciela. Kogoś, kto poświęci i zaryzykuje. W dawnych czasach to była ta sytuacja, kiedy któryś z naszych praprzodków stał oko w oko z tygrysem szablozemnym i niedaleko był jego przyjaciel z kamieniem, który mógł podjąć dwa działania. Albo zaatakować tego tygrysa, ryzykując własne życie dla przyjaciela, albo się oddalić w drugą stronę. I z jakiegoś powodu okazało się, że ewolucja preferowała jednak mechanizm ataku, bo w dłuższej perspektywie to zwiększało szanse przetrwania obydwu. Ale to wymagało zbudowania głębokich więzi. W związku z czym przyjaźń ma pomagać w trudnych sytuacjach, zwłaszcza. Jak wobec tego pomaga tych 150 znajomych na fejsie? Okazuje się, że tutaj występuje bardzo ciekawe zjawisko, które socjologowie nazywają siłą słabych więzi. Siła słabych więzi oznacza, to jest tak jak sieć pajęczyny. Każda pojedyncza nitka jest cieniuteńka. Ale wszystkie razem są w stanie utrzymać bardzo duże obciążenie. I teraz dwie historie. Być może część z was znana nawet, bo jedna jest z wrocławska. Koleżance mojej, Ewie, skradziono jakiś czas temu samochód we Wrocławiu. Ewa opublikowała informację o tym na Facebooku od razu. Natychmiast mnóstwo osób to udostępniło, chyba ze 150 było udostępnień. Sieć kontaktów, która usłyszała o tym, pokryła większość Wrocławia, do wieczora samochód się znalazł.
i znalazł się przypadkiem, żeby było. Nie pamiętam dokładnie, czy to był bezpośredni znajomy, czy dalszy znajomy, ale osoba, która zobaczyła ten samochód, po prostu zderzyła informację z Facebooka z samochodem, tak? To jest to auto. I teraz efekt był taki, że Ewa przyjechała z policją, odzyskała samochód. Gdyby pójść starym modelem, dwóch, trzech dobrych przyjaciół, oni musieliby przeczesywać miasto uliczka po uliczce przez cały dzień, żeby mieć szansę dotrzeć do tego samochodu. Ale ta sama informacja rzucona na gęstą sieć kontaktów na całe miasto pokryła wszystkie dzielnice. Takich sytuacji są dziesiątki. Od momentu, kiedy potrzebna jest rzadka grupa krwi dla dziecka, po sytuacji, w której trzeba uruchomić zbiórkę na jakiś temat, ale też sytuacji, kiedy 25-latek zaczyna biznes i chce kontaktów, którzy pomogą mu od strony graficznej lub jakiejkolwiek innej, rzuca to na swoją gęstą sieć kontaktów i znajdują się ludzie, którzy polecą, pomogą. Ta sieć jest potężną siłą, która bardzo pomaga w wielu różnych sytuacjach i powoduje, że to pokolenie ma olbrzymią potrzebę budowania relacji. Z badań profesora Pyżalskiego z Poznania wynika, że pokolenie dorastające obecnie jest najbardziej relacyjnym pokoleniem od dawna. Jest pokoleniem, które na maksa stawia na relacje, ale buduje w zupełnie inny sposób. Relacje międzyludzkie są dla nich szalenie ważne. Tylko to nie są relacje, bo my myślimy często, patrzymy na grupę ludzi siedzących w kawiarni młodych z telefonami, nosami w telefonach, tak myślimy, co oni robią? Oni w ogóle nie mają ze sobą kontaktu. Czy to jest prawda? Widzę tak z lekkim wahaniem, bo to jest inny model budowania relacji, tak? To jest sposób bycia ze sobą, ale też jednocześnie w wielu innych miejscach równocześnie, co wydaje się trudne, ale w sytuacjach kryzysowych pomaga, z jednym wyjątkiem, w sytuacji długotrwałego kryzysu. Wtedy ta sieć 150 osób nie pomaga. Wtedy potrzebnych jest te dwóch, trzech mocnych przyjaciół na całe życie, bo tylko oni wtedy długoterminowo pomogą. Sytuacje takie jak depresja, rozwód, ciężka choroba, wszystkie takie ciężkie życiowe problemy, wtedy potrzebne są ci przyjaciele na stałe. Ale do 80-90% sytuacji, które wymagają wsparcia, to narzędzie pomaga niesamowicie i coraz więcej widzę sytuacji, w których ludzie na Facebooku załatwiają sprawy zawodowe, rekrutują. Ostatnio znajomy z Warszawy w ten sposób pozyskiwał inwestorów do nowego projektu, bo czemu nie, skoro to działa? I teraz tego samego milenialsi oczekują od firm, bo przeciętny pracownik, 20-paroletni, chce mieć w swojej firmie swoje grupy odniesienia liczne, bo przeciętny 20-latek ma kilkanaście różnych grup odniesienia. Grupę, z którą gra razem w nogę, grupę, z którą razem szeruje fajne, czy udostępnia fajne filmiki, grupą, z którą studiował, grupę, z którą robi jakiś projekt, grupę, z którą coś i coś i coś. Przychodzi do pracy, normalnie, tradycyjnie w pracy miałby jedną grupę, którą jest jego bezpośredni zespół. Ale w momencie, kiedy ma 14 różnych grup w życiu, z czego jedną jest ten zespół, zmiana pracy jest bardzo łatwa, tak? Bo nie niszczy jego sieci społecznej. To jest tylko wymiana jednego z wielu ogniw tego zespołu. W związku z czym to, co firmy zaczynają powolutku robić, to tworzyć przestrzenie różnego rodzaju do tego, żeby pracownicy mogli tworzyć te grupy wewnątrz firmy. Jedna z firm, które szkoliłem ostatnio, Bosch, na przykład ma taką strategię, że pozwala pracownikom w godzinach pracy na to, żeby mogli zrobić raz w miesiącu, pracownicy mają takie sloty, kilka jest slotów, chyba 4 albo 5 na jakiś większy dział, prezentację na wybrany przez siebie temat albo spotkanie i zaprosić innych ludzi niezwiązanych z pracą. W związku z czym, na przykład ostatnio widziałem spotkanie na temat windsurfingu, gdzie po prostu chłopak z jednego działu inżynieryjnego zaprosił ludzi z całej firmy, kto ma ochotę posłuchać o tym, jak zacząć windsurfing. Przyszło z 30 osób, godzinkę posiedzieli, pogadali, umówili się wspólnie na wyjazdy różne. To jest grupa, która już się spotyka. Inna grupa, w której spotykają się młodzi rodzice, dzieli się nawzajem informacjami o szkołach, żłobkach, pomaga sobie w trudnych sytuacjach związanych z dziećmi. Jeszcze inna grupa jest grupą okołoprojektową, która uczy się nowych rzeczy, bo firma nie była akurat w stanie dostarczyć szkoleń odpowiednich, więc ktoś powiedział, ja to umiem, ja wam pokażę. I w tym momencie, jeżeli pracownik miałby odejść z takiej firmy, to nagle, jeżeli odejdzie, to nie odchodzi z jednej grupy, to mu się wali cały świat społeczny. A to w tym momencie dla niego jest dużo większą trudnością i to jest doskonały sposób dla firm na utrzymanie, zwłaszcza w świecie, w którym mamy tak olbrzymą rotację pracowników, na utrzymanie ludzi. Tak? To podrzucam jako konkretny pomysł. Wreszcie ostatnia różnica. Różnica w podejściu do autorytetów. To jest coś, co boli najbardziej, prawda? Często się mówi, że ci młodzi to już nie szanują autorytetów, nie mają szacunku do nauczyciela, rodzica czy szefa, tak jak kiedyś. No więc
podobno, to oczywiście jest tylko podobna opowieść, ale bardzo, bardzo wydaje mi się celnie ilustruje, jednym z najstarszych znalezionych wykopalisk jest sumeryjski kamień, na którym wśród wielu różnych inskrypcji jest między innymi taka, że nasi synowie nie są już tacy jak my, nie szanują, nie składają ofiar bogom tak jak powinni. Powiedziałbym, że nie jest to nowy problem. Niezależnie od tego, jednak są głębokie różnice. Czemu? Bo zawsze w historii naszego gatunku było tak, że rodzice uczyli młodszych, uczyli dzieci, ewentualnie młodsze rodzeństwo, w jaki sposób żyć w tym świecie. Dawali im praktyczną wiedzę, przygotowywali do funkcjonowania i społecznego, i zawodowego. Jeszcze w XIX wieku tak było. Nagle dzisiaj mamy sytuację, w której jest dokładnie na odwrót. Kto z Państwa kiedykolwiek uczył kogoś starszego od siebie albo był uczony przez kogoś młodszego obsługi jakiejś nowej technologii? Kto z Państwa kiedykolwiek uczył kogoś starszego obsługi nowej technologii? Maila, Facebooka, czegokolwiek, tak? Albo ktoś był uczony, tak? Mamy odwrócenie sytuacji. Nagle rzeczy potrzebne do życia, wiedza potrzebna do życia nie idzie od starszych do młodszych, tylko na odwrót. To jest totalne zaburzenie logiki rozwoju naszego gatunku. Ale to też powoduje, że ci młodsi często patrzą na swoich szefów, na swoich rodziców i myślą, no okej, jakby on w pracy ma jakąś tam przewagę nade mną, tak? Ale ja umiem mnóstwo rzeczy, których on nie umie, które też dzisiaj są ważne. Co powoduje takie poczucie, no to może my jednak jesteśmy na pewnej równi, tak? Może mamy różne zasoby, którymi możemy się wymieniać. On ma na przykład pieniądze i władzę, a ja mam moje umiejętności, które są mu przydatne. To zmienia logikę z dawnego układu, w której kiedyś, jeszcze 15 lat temu, kiedy ktoś szedł do pracy, to było tak, że przychodził młody pracownik na rozmowę i miał nadzieję, że ktoś da mu szansę rozwoju w tej organizacji. Czasami szef mu zatrudniając mówił, dobra, jest pan obiecujący, daję panu szansę. Dzisiaj pracownik mówi, wiecie co, ciekawa z was organizacja, spróbujemy. Tak? Mamy odwrócenie sytuacji. Teraz, jeżeli chodzi o autorytety, to problem polega na tym, że mamy pokolenie wychowane i socjalizowane w sieci, w której nie ma różnic statusowych de facto. To znaczy wszyscy mają równy status na starcie i ten status bardzo dynamicznie się zmienia w zależności od rozmowy, interakcji, tego, co się dzieje. W efekcie mamy nagle do czynienia z sytuacją, w którym może być ktoś bardzo na wysokiej pozycji w życiu prawdziwym, a w sieci jest tylko jednym z dyskutantów. Dla 20-latka, który właściwie całe swoje dojrzewanie w sieci przeżywał, uczy się tego, że status ludzi jest zmienny i negocjowalny. Mam zaprzyjaźnionego profesora, który powiedział mi kiedyś, że on bardzo nie lubi prowadzić dyskusji w internecie, bo tam nikt nie wie, że on jest profesorem i mógłby się ktoś z nim nie zgodzić. To działa w obie strony, tak? Dlatego kiedyś było tak, że przychodził pracownik do pracy i szef z założenia miał autorytet, mógł go tracić ewentualnie głupimi decyzjami. Dzisiaj przychodzi pracownik do pracy i szef ma z założenia na starcie zerowy autorytet, ale może go zbudować mądrym działaniem. To jest inne przesunięcie. Dla szefów to jest bardzo trudne, bo chcieliby być takimi przełożonymi dla swoich podwładnych, jakimi byli ich szefowie dla nich. Niestety te wzorce są o 20 lat spóźnione. Po prostu. Świat się gruntownie zmienił. Wobec tego, jak zbudować ten autorytet? Co jest takie cenne dla tego pokolenia? Wychodzi na to, że trzy rzeczy. Po pierwsze, spójność i autentyczność. Najbardziej deficytowym towarem w sieci jest autentyczność. Jest olbrzymia potrzeba tego, żeby być kimś, kto naprawdę, jak to ładnie mówią Amerykanie, walk the talk, tak? Robi to, co mówi. Ponieważ dzisiejszy 20-latek został dziesiątki razy oszukany przez ludzi, którzy udawali kogoś, kim nie są, więc idzie do pracy i właściwie jest bardzo sceptyczny, ale jeżeli pojawi się ktoś, kto naprawdę będzie dowodził swojej integralności, będzie pokazywał, że jest taki, jaki mówi, zdobędzie jego olbrzymi szacunek. To oznacza, to jest duże wyzwanie, bo pokolenie X dużo więcej wybaczało szefom. Pokolenie X, kiedy szef na przykład nie zrobił tego, co obiecał, zmienił zdanie, to mówiło, no dobra, no taka jego decyzja, tak? To jest jego odpowiedzialność, on jest tu szefem. Pokolenie Y patrzy i mówi, oszukał. Rozumiem, nie ma miejsca dla mnie w tej firmie. I to może chodzić o drobiazgi czasami. Tu nie mówię o wielkich rzeczach, typu obiecał podwyżkę i nie dał, tak? Bo to jest pokolenie, które ma niesamowicie dobrą pamięć do takich rzeczy. Każde pokolenie miało, ale X, któremu obiecano podwyżkę i jej nie dostawał, mówił, dobrze, może za pół roku, tak? Albo ewentualnie będę rozmawiał. A Y mówi, kurczę, bo mówiliście, że rok temu już będzie podwyżka, za rok, no to przyszedłem dzisiaj po nią.
i nie bierze pod uwagę, że może być opcja nie, bo opcja nie oznacza dla niego wciśnięcie emocjonalnego guzika unsubscribe z firmy i wypisanie się z tego miejsca, w którym on jest mentalnie i po prostu powiedzenie, okej, to ja za chwilkę składam rezygnację, bo ma poczucie oszustwa. Więc pierwsza rzecz to autentyczność i spójność. Strasznie trudna rzecz tak naprawdę, bo wymaga bardzo świadomego myślenia o tym, co mówię, co robię, co obiecuję moim podwładnym, czy oni naprawdę, czy będę w stanie dowieść to, co im mówię. To jest pierwsza rzecz. Druga to wyjaśnianie sensu zasad. Każda firma ma różne reguły. Problem polega na tym, że mamy do czynienia z pokoleniem, które dorastało w świecie, w którym większość reguł nie miała sensu. Bo bardzo dużo zasad, w których żyjemy dzisiaj, jest nieadekwatnych do rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Nie mówimy tutaj tylko o prawie, które, jak wiemy, w bardzo wielu aspektach jest już anachroniczne, ale w wielu sytuacjach ci 20-latkowie, no, najprostsza rzecz, przez całą szkołę mówiono im, uczcie się bardzo mocno, ta cała wiedza będzie wam niesamowicie potrzebna w dorosłym życiu. Wszyscy wiemy, jak to wygląda, tak? I oni wychodzą z tej szkoły, wychodzą z tych studiów, na których im powiedziano, będziecie uczyli się praktycznych i przydatnych rzeczy. Miałem tę przyjemność być wykładowcą akademickim przez kilka lat. Byłem prodziekanem na jednym z wrocławskich uczelni i dokładnie widziałem te realia. Mam poczucie, że studenci większości dzisiaj jednak są ściemniani, powiem wprost. To, co dostają, nie jest tym, co jest im obiecywane. I oni wychodzą z tych studiów i mają poczucie, że generalnie zasady nie mają sensu. I przychodzi znowu ktoś, przychodzi kolejna osoba władzy, tak? Bo są w życiu człowieka trzy podstawowe relacje władzy, z którymi ma kontakt. Najpierw są rodzice, potem są nauczyciele, a potem przełożeni. Tak? To są relacje władzy, one są bardzo podobne do siebie. Znowu przychodzi ktoś, z kim jestem w relacji władzy i mówi, masz robić tak, bo tak się u nas robi. A ten młody człowiek myśli, skąd ja to znam? Więc autorytet zbuduje taki przełożony, który będzie wprowadzał zasady, ale będzie umiał wyjaśnić logicznie ich sens. Słuchaj, robimy tak dlatego, że jeżeli tak będziemy robili, będziemy mieli takie skutki w firmie, a jak będziemy robili inaczej, będą inne efekty. Tak? Zależy nam na tych pierwszych, bo jest to, nie wiem, zgodne na przykład z naszymi celami i wartościami. Jeżeli tak się wytłumaczy, to nagle się okazuje, że milenialsi bardzo chętnie akceptują zasady, tylko muszą rozumieć ich sens. Po angielsku pokolenie Y, o którym dzisiaj mówimy, czyli Generation Y, to jest pokolenie dlaczego. Tak? Nazywane pokolenie, które myśli w kategoriach, ale dlaczego tak? Ale czemu musimy tak robić? I bardzo często okazuje się, że ich pytanie ma sens, bo w wielu firmach są rzeczy, które już nie mają sensu, bo były na przykład starymi nawykami. Robią tak kiedyś. Dzisiaj można byłoby to zmienić, ale jakoś nikomu nie przyszło to do głowy, bo było wygodniej iść po staremu. I przychodzi taki 25-latek, mówi, ale czy musimy ten raport co miesiąc robić? Może można go na przykład wygenerować elektronicznie, drukować. A może w ogóle go nie trzeba generować? Może wystarczy podać jakąś jedną daną? Tak? Albo cokolwiek innego. Autentyczna historia z pewnej firmy. Przyszedł taki 25-latek właśnie. Pierwsze zadanie dostał przygotowanie raportu. Takiego relatywnie grubego, pół dnia mu to zajęło. Zrobił ten raport, wysłał. Mija miesiąc, dostał informację, ma robić go kolejny raz z kolejnego miesiąca dane. Mówi, no dobra, zrobię, ale słuchajcie, powiedzcie mi, po co to robimy, tak? Chciałbym wiedzieć, do czego to służy. Słuchaj, nie dyskutuj, rób, zawsze tak robiliśmy. No dobra, no to zrobił drugi raz. Mija kolejny miesiąc, przychodzi i mówi, słuchajcie, ja to zrobię, ale dopiero kiedy mi ktoś wyjaśni, co się z tym dzieje. Oczywiście lekka irytacja, ale szef mówi, słuchaj, ja to szczerze mówiąc nie wiem, idź do działu, który to odbiera, niech oni powiedzą, do czego to jest potrzebne. No więc idzie do tego działu i pyta, słuchajcie, ja wysyłam wam ten raport, jestem nowym pracownikiem, po co wam to jest? Chcę wiedzieć, żebym to robił może lepiej. Wiesz co, no my to drukujemy i wkładamy do segregatorów. No ale po co? No bo wy to wysyłacie. Ale to w takim razie jaki jest tego sens? Słuchaj, no nie wiem, zawsze wysyłaliście. Tak? Okazało się, że dało się skasować ten raport, czyli pół dnia pracy człowieka, czyli 1/40 etatu właśnie uwolniono, tym, że ktoś zadał sensowne pytanie, ale dlaczego? W każdej firmie, w każdej organizacji są setki takich rzeczy, które są, po socjolog nazwałby to rezyduum kulturowym, czyli osadem, czymś, co jest od dawna w danym miejscu. Jednym z najpiękniejszych historii o rezyduach kulturowych jest historia, która wydarzyła się w Rosji blisko 100 lat temu, gdzie jeden z ostatnich carów zobaczył kiedyś na późniejszym Placu Czerwonym przed Kremlem strażnika stojącego w takim trochę bezsensownym miejscu, podszedł do niego. No oczywiście strażnik prawie zemdlał z przerażenia i pyta go tylko, jakiego czas mija tutaj. Strażnik powiedział, że doskonale wasza cesarska mość. No i cesarz poszedł do archiwum, wrócił do archiwum i mówi do swojego głównego archiwisty, znajdź mi wszystkie informacje, czemu on tam jest. Co się okazało? 120 lat wcześniej caryca Katarzyna zasadziła w tym miejscu piękny klomp róż. Z obawy, że niby nikt go nie zniszczył, postawiła tam strażnika, który miał go pilnować. Caryca zmarła,
klomp usechł, ale przez kolejne 100 lat był tam stawiany ten strawnik, który stał w tym miejscu, bo nikt nigdy nie zadał pytania, ale dlaczego? Więc teraz nagle mamy w firmach ludzi, którzy potrafią zadawać to pytanie i to jest olbrzymia wartość, tak? To jest olbrzymia szansa, ale trzeba zaakceptować, że często te pytania są męczące. I czasami teraz szef, który będzie autentyczny i będzie potrafił szczerze wyjaśnić sens zasad, czasami zderzy się z sytuacją, w której nie ma dobrej odpowiedzi. I wtedy trzeba sobie zadać pytanie, tak, czy potrafię powiedzieć pracownikowi, że to nie ma sensu i może coś z tym zróbmy. Albo ewentualnie, jeżeli nie możemy zrobić, bo na przykład taka jest polityka korporacyjna, to powiedzenie mu wprost, słuchaj, mi się też to nie podoba, ale takich jesteśmy w warunkach, musimy to robić, jakby spróbujmy, będziemy rozmawiać, żeby to zmienić, a tymczasem rób, ja będę pracował, żeby coś z tym zrobić. Tak? To jest komunikat, który takiego 25-latka wysyła po prostu rakietą do góry, jeżeli chodzi o poziom zaufania. I wreszcie trzecia rzecz, informacja zwrotna, która jest potrzebna. Tak? Czyli pierwszą to jest autentyczność, drugą jest wyjaśnianie sensu zasad, trzecią jest dawanie częstej informacji zwrotnej. Kiedy 15 lat temu zaczynałem prowadzić szkolenia biznesowe, było naturalne, że należało feedback dobrze przemyśleć, dobrze przygotować i dopiero przekazać. Ale mamy do czynienia z pokoleniem, które, pamiętajcie, jest uzależnione od bodźców, które potrzebuje szybkich reakcji na swoje działania. W związku z czym dzisiaj, kiedy prowadzę szkolenia, mówię, że dużo bardziej sprawdza się feedback nawet nie idealnie dopracowany, ale natychmiast, często na zasadzie prostego komunikatu. Super, że to zrobiłeś, dało to taki efekt. Dzięki. Koniec. Tak? Nie trzeba do tego się przygotowywać, rozpisywać na szczegóły, ale ta częsta informacja zwrotna jest potrzebna i musi być zbalansowana. Nie wystarczy, że będzie wyłącznie negatywna, bo wiecie, kiedy X był wezwany przez szefa na rozmowę, to wszystkie X-y wiedziały po co. Jaki jest cel tej rozmowy na dywanik. Tak? Tymczasem Y chce pójść i usłyszeć, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. Ta informacja zwrotna musi być zbalansowana. Podsumowując to wszystko, mamy do czynienia z kompletnie nowym pokoleniem, które rozwój technologiczny wypchnął w zupełnie nowy sposób myślenia o pracy, o relacjach społecznych. I teraz z jednej strony możemy powiedzieć, no okej, dorosną, dostosują się. Tylko, że nic na to nie wskazuje. Wygląda na to, że oczywiście, kiedy będą mieli coraz starsi, będą mieli dzieci, rodziny, nie wiem, czy kredyty, bo bardzo niechętnie biorą kredyty hipoteczne, to jest osobna historia, ale w sumie im się nie dziwię. Kiedy ktoś miał 11-12 lat, kiedy zaczął się kryzys frankowy i siedział i słyszał przyciszone rozmowy rodziców w kuchni na temat kursu franka i kosztów raty, to bardzo nie chce brać kredytów dzisiaj. I to jest pokolenie, które generalnie będzie trudniejsze do związania, bo firmy dzisiaj, wiecie, kiedyś w jednej firmie tak pół żartem, pół serio powiedziano mi, że jeżeli pracownik deklarował, że ma kredyt hipoteczny, to miał plus 5 na rekrutacji. Tak? Bo go to bardziej wiązało z firmą. No więc to pokolenie nie będzie tych punktów zdobywało raczej. Znaczy, oczywiście część zdobywa, tak? Ale jest to statystycznie rzadsze. Mamy pokolenie, które czego innego oczekuje od firm, ale też coś innego może dać. A biorąc pod uwagę tempo zmian, dynamikę, szybkość, w jaką świat się zmienia, to ta ich zdolność dostosowywania się, ciągłego przebudowywania swojego punktu widzenia i ciągłego zadawania pytania, ale czy musimy tak robić, może jest lepsze rozwiązanie, może okazać się dla firm bardzo, bardzo dobrym scenariuszem, tak naprawdę optymalnym. Szanowni, tyle z mojej strony. Dziękuję pięknie. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, żeby utrwalić sobie, bo to jest tak, że najwięcej uczymy się przetwarzając wiedzę, rozmawiając o tym, czego się nauczyliśmy. Mam dla was drobne zadanie. Chciałbym, żebyście znaleźli jedną, dwie osoby obok siebie i wspólnie przez 2-3 minuty spróbujcie przypomnieć sobie to, co powiedziałem przez ten czas, przez te 45 minut, odtworzyć i za 2-3 minuty będziemy kontynuowali z kolejnym blokiem. Można przez 2-3 minuty teraz swobodnie o tym porozmawiać.